Jak zwiększyć dochód ze swoich reklam nawet 20-30-krotnie, nie jest to clickbait, stosując technikę social stacking. Jeśli nie wiesz, czym jest technika social stacking, a przede wszystkim jak i kiedy jej używać, zostań ze mną, zapraszam do nagrania, w którym pokazuję, jak stosuję tę technikę na realnym przykładzie reklamy, która następnego dnia zwraca mi się 34-krotnie. Cześć, w tym nagraniu wyjaśnię wam, czym jest, a przede wszystkim kiedy i jak używać techniki o nazwie social stacking. Ok, zatem gdy tworzymy kampanię, zazwyczaj mamy jakąś ilość adsetów. Minimum jeden adset, oczywiście możemy mieć ich dużo więcej. Na poziomie adsetów Facebook targetuje naszą grupę odbiorców, czyli jeżeli w tym adcecie na przykład targetujemy miłośników kotów, Czyli osoby, które lubią na przykład pięć różnych fanpages y związanych z kotami. W tym adsecie również kolejne pięć fanpages y związanych z kotami, w tym adsecie również. W tym adsecie używamy na przykład nazw największych firm, które produkują jedzenie dla kotów. Tutaj jeszcze inne targetowanie związane z kotami, tutaj jeszcze, tutaj jeszcze, tutaj jeszcze. Robimy to po to, żeby oczywiście widzieć później, który adset działa najlepiej, czyli która grupa odbiorców najlepiej odbiera naszą reklamę. I jest grupą, czy są to grupy z największym potencjałem, po to, żeby w czasie optymalizacji wyłączyć adsety, które działają źle, a zwiększyć budżet na tych, które działają dobrze. Problem natomiast jest tego typu, że jeżeli ta grupa docelowa z pierwszego adsetu widzi naszą reklamę i ktoś zostawi tutaj na przykład komentarz, to mimo że te kolejne reklamy mogą być takie same, to może być jedna ta sama reklama, ok? Ale ona jest wyświetlana oddzielnie. To znaczy ta reklama, mimo że ona jest taka sama, jak ta, jak ta, jak ta, to pokazywana jest oddzielnie. Więc ludzie, którzy wchodzą z tego adsetu, widzą naszą reklamę i widzą tylko komentarze, udostępnienia, lajki z tej reklamy. Ludzie, którzy na przykład są targetowani z tego adsetu, widzą dokładnie tak samo wyglądającą reklamę, ale już nie będą widzieć zaangażowania, które na przykład zostawione było z tego adsetu, tak? Czyli jeżeli ktoś tutaj zostawił komentarz, lajk, like, udostępnienie, to to nie będzie widoczne tutaj, to nie będzie widoczne tutaj, tutaj, tutaj i tutaj. Natomiast naszym celem przy użyciu techniki social stacking jest otrzymanie czegoś takiego. To znaczy, tworzymy kampanię, tworzymy znów dowolną ilość setów, czyli moment, gdzie targetujemy naszych odbiorców, ale każdy z tych odbiorców widzi dokładnie tę samą reklamę nie tylko wyglądającą tak samo tylko dokładnie ten sam odnośnik link do tej reklamy. To znaczy, że jeżeli ktoś z tego setu zostawi lajka, komentarz, udostępnienie to osoby targetowane z innych adsetów również będą to zaangażowani widzieć. Czyli stakujemy, łączymy engagement, proof, social proof. Dzięki temu nasza reklama jest lepsza, bo jeżeli mamy reklamy, gdzie na przykład ktoś zostawił pozytywny komentarz, Albo zadał jakieś pytanie konstruktywne, na które mogliśmy odpowiedzieć, i faktycznie daje to dużo więcej do tej reklamy. Daje ten social proof, gdzie ludzie wypowiadają się dobrze o naszym produkcie czy naszych usługach. No to jeżeli wszyscy targetowani widzą dokładnie tę jedną kopię reklamy, która ma już ten social proof, no to oczywiście wiąże się to z o wiele lepszymi wynikami. Ok, zatem zróbmy sobie przykład. Mamy jakąś kampanię, zaznaczamy ją, przechodzimy do adsetów. I teraz widzimy, że w tej kampanii mamy dwa różne ad-sety. Mało, ale na potrzeby naszego nagrania wystarczy. Zobaczmy sobie, zaznaczając te ad-sety, jaką mamy reklamę. Mamy dokładnie tę samą reklamę. Ten adset pierwszy działa dużo gorzej, bo w tym przypadku ja zrobiłem po jakimś czasie dopiero Custom Audience i później Lookalike Audience. I ta reklama po prostu z tym ad-setem wyższym jest, jak widzicie, dopiero od niedawno, od pięciu dni ale nie ma to znaczenia. Powiedzmy, że stworzyliśmy kampanię i w jednym momencie mamy te dwa acety, one są nowe, dopiero kampania, że tak powiem, ruszyła i widzimy na przykład po 12 godzinach, że zdecydowanie ten acet niżej radzi sobie lepiej i już jakieś osoby zostawiły na przykład komentarze czy udostępnienia na naszym poście. Zobaczmy, czy tak faktycznie jest. Kliknijmy sobie na edit pierwszej reklamy. Tutaj mamy oczywiście acet name, żebyśmy wiedzieli, który edytujemy. No i teraz zobaczmy. Faktycznie są dwa komentarze, 42 polubienia. Klikamy sobie tutaj i Facebook Post with Comments. Instagram Post również łączymy, żeby Wam to zademonstrować. I widzimy faktycznie na Facebooku, że są dwa komentarze, co prawda, no niezbyt przychylne, tak? No bo akurat one tutaj nic nie wnoszą. Na Instagramie wygląda to w ten sposób. I teraz tak. Patrzymy sobie na drugą reklamę. Tutaj akurat jest jedno udostępnienie, pięć tylko lajków. Zobaczcie, o ile mniej lajków. Zobaczmy sobie to również w ten sposób. I faktycznie tutaj sytuacja wygląda gorzej. Więc teraz zobrazujmy sobie, że tutaj jest dużo przychylnych komentarzy. Powiedzmy, że jest 5 komentarzy, każdy jest pozytywny, jest na przykład właśnie 40 lajków, kilka udostępnień i tak dalej. I po prostu chcemy, żeby ta dana reklama wyświetlała się i w tym pierwszym, i w tym drugim adsecie, tak? Czyli żeby ten adset i ten adset Pokazywał tę lepiej działającą, tę, na której po prostu już więcej tego social proof zostało zostawione. Więc co robimy? Powiedzmy, że jest to ta pierwsza reklama, tak? Klikamy Edit. Widzimy, że faktycznie dwa komentarze, 42 lajki. Klikamy sobie tutaj. Facebook Post with Comments. I teraz tak, tutaj mamy ID naszego posta, danego posta, który się teraz wyświetla. Kopiujemy sobie to. Wracamy tutaj, zamykamy to, otwieramy sobie tę gorszą reklamę, która nie ma tego zaangażowania, a chcemy, żeby również tam się to wyświetlało, no bo to oczywiście przyspieszy nasz proces sprzedaży, zwiększy nasze możliwości sprzedaży. Ludzie będą widzieć, że jednak więcej osób kliknęło na tę reklamę, zostawiło komentarz, lajka i tak dalej, no i to po prostu działa. Klikamy Edit i teraz, mając skopiowane to ID posta, tutaj zamiast Create Ad klikamy na Use Existing Post. Żeby użyć posta, który już jest. I teraz co robimy? Klikamy na Enter Post ID. Wklejamy, klikamy na Submit. I klikamy na Publish. Ok. I to wszystko. Teraz sprawdźmy, czy faktycznie tak jest. Klikamy sobie tutaj na Edit. I mamy reklamę faktycznie, która ma 42 lajki i 2 komentarze. Klikamy tutaj na Edit. I oczywiście możemy to zrobić w każdej chwili. Jeżeli na przykład ruszymy z kampanią, mamy te kilka acetów, no i okazuje się, że na przykład po jednej dobie żaden acet jakoś mocno się nie wyróżnia, ale widzimy, że na przykład przy reklamie w tym ACC ktoś zostawił komentarz i jest on przychylny, to od razu możemy zamienić właśnie wszystkie nasze reklamy, które są oczywiście takie same i skopiować i wkleić ID tej reklamy, która została właśnie skomentowana, no bo już jest ten pozytywny feedback, już jest coś, co może nam znacznie pomóc w wyświetlaniu naszych reklam. Także warto to stosować. Ok, to by było na tyle. Jest to bardzo prosta, łatwa do wykonania technika, a naprawdę bardzo, ale to bardzo mocna, może naprawdę się przyczynić do zwiększenia zasięgu naszych reklam, do zwiększenia Klikalności na nasze reklamy po prostu dzięki temu, że stakujemy, czyli łączymy ten cały Social Proof, czyli to, co dzieje się pod naszymi reklamami. Zobaczcie, mamy dzień następny. Wczoraj wieczorem nagrywałem dla Was technikę Social Stacking, właśnie ją dla Was montuję. A i co warto pokazać? Przechodzimy sobie do adsetu, który stworzyliśmy właśnie z metody Social Stacking i zobaczcie, już jest jeden zakup. Przejdziemy sobie do kolumny My Set. Łącznie wydane tylko 13,39 zł. I zwrot z reklamy na dzień dzisiejszy obecnie jest 26 ponad 26 razy. Dzięki zastosowaniu właśnie tej techniki, którą omawialiśmy. Także nie lekceważcie, jest naprawdę potężna i warto ją bardzo często stosować. OK, dzięki serdeczne, i do następnego.